będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica w programie. Jak my to widzimy z daleka, widać lepiej. Ze studia telewizji Trwam Chicago pozdrawia Państwa i witam się bardzo serdecznie ojciec Zbigniew Pieńkos. Drodzy Państwo, dzisiaj gościem naszego programu jest pan redaktor Andrzej Kierz, Redaktor programu Sami Swoi w porannym i wieczornym rytmie, który od ponad 25 lat ten program Chicago nadaje. Witam serdecznie Panie Andrzeju. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Panie Andrzeju, no na początek ciśnie się od razu pytanie, no jak to było z początkami 25 lat temu, bo końcem lutego 1992 roku pierwsza audycja była wyemitowana. I to w garażu, ponieważ trzeba było daleko dojechać, tam taka trasa na Springfield, i trzeba było zboczyć w pewnym momencie. Studio było zorganizowane właśnie w takim pomieszczeniu pod tytułem Garaż. A dlaczego Sami Swoi? No właśnie, bo no to... Sami Swoi, ponieważ tak sobie pomyślałem, że raz uwielbiałem te komedie Chęcińskiego Sami Swoi. To jest po pierwsze. Z zawodu byłem aktorem tak? z Polski, więc to jest jedno. A drugie to moi rodzice pochodzą z Kresów. Tata z, z Wołynia, z Boremla, niedaleko Beresteczka Łuska, mama spod Wilna, młodeczno. Także oni, oni się znaleźli w pewnym momencie tuż po wojnie. Tata uciekał w 1943 wraz z rodzicami z tamtych terenów, ponieważ zaczęły być te Czerwone Noce, gdzie, gdzie Ukraińcy. U, upa, Łon, prawda, wtedy palili wsie i, i, i straszne rzeczy się działy. I to był ostatni jakiś dzwonek, żeby stamtąd uciec. Także rodzice taty i tata wylądował w Łomży. Dziadek tam jeszcze miał prywatną praktykę i był lekarzem. A tata pojechał do Łodzi na studia. I tam na tych studiach spotkał mamę moją która z kolei spod Wilna uciekała, znalazła się w Łodzi i studiowała dentystką, była, czyli stomatologię. I tam się poznali, prawda, po czym, po czym wylądowali, tam był taki nakaz pracy, to były lata 50, po studiach, na kieleczyźnie. I wylądowali w Starachowicach w pewnym momencie. I już tam zostali, i tam ja się urodziłem. Mój brat, moja siostra, tam chodziliśmy do szkół. I w pewnym momencie tak los chciał, że wszyscy wyjechaliśmy do Stanów Zjednoczonych. Mój brat wylądował w San Antonio w Teksasie, tuż przed stanem wojennym. I kiedy stan wojenny nastał w Polsce, on tu został. Natomiast siostra, jako taki powiedzmy sobie polityczny uciekinier polityczny, za Regana tutaj się znalazła. A ja właściwie miałem nie wyjeżdżać, bo w, w, lubiłem swoją pracę. Teatr dla mnie to była taka bardzo ważna sprawa. I, i tak z kolei się potoczyło, że. Umówiłem się z małżonką, że jeżeli oboje nie dostaniemy, znaczy którejś z nas nie dostanie wizy, to zostajemy. I ja się modliłem, żeby zostać. W tego, Że rodzice, że trzeba się opiekować rodzicami i tak dalej. No ale okazało się, że dostaliśmy te wizy oboje. I tutaj się znaleźliśmy. Ja myślałem, że na chwilę, prawda? Wydzwaniałem bardzo często do. Dyrektora Wojdana, wtedy wylądowałem przed wyjazdem w Radomiu, żeby zatrzymał dla mnie etat. Za drugim razem, już, czyli to był drugi rok, kiedy tutaj przebywałem, powiedział: Już więcej do mnie nie dzwoni. I zastanów się nad sobą. Zastanowiłem się i zostałem. No i 92 rok, a więc w Polsce już niby wolność po transformacji. No i okazało się, że co, że dużo Polaków tutaj i trzeba przebijać się z wiedzą, z prawdą, no bo ci, którzy przyjeżdżali, to pamiętamy to czas komunizmu, a więc jedyna słuszna telewizja, jedyne słuszne radio i nic poza tym. Muszę ojcu powiedzieć, że zastałem taką sytuację, z jednej strony dziwną, z drugiej strony bardzo ciekawą, pouczającą. Kiedy... I Narodził się ten moment, kiedy to radio, prawda, że, że, że chciałbym prowadzić radio, że moi tu koledzy, którzy tutaj się wcześniej znaleźli, prowadzą programy radiowe swoje. Ktoś mi zaproponował, dlaczego nie ty, proszę spróbuj. I zacząłem, od czego tu zacząć, prawda? No, był taki epizod, że ktoś mi narzucił najpierw, że ja mam y, prowadzić program, powiedzmy sobie, zupełnie niezwiązany z tym, co bym chciał, czyli taki program y, o budownictwie kontraktorka, prawda, i tak dalej, i tak dalej. Tutaj Polacy budują y, domy, tu Chicago, i tak dalej. Poradnictwo. Czyli poradnictwo. Ja, to miałem zielone? Zielonego. Czy małe pojęcie miałem, bo też tutaj zaczynałem i gdzieś trzeba było pracować, ale bardzo. Mgliste w sumie, i w pewnym momencie uciekłem z tego tematu, bo pomyślałem sobie zaraz. Ja muszę opłacać swój czas antenowy, prawda, jeżeli chodzi o właściciela stacji. Skoro ja to robię, czyli ja mogę robić to, co uważam, prawda, nikt nie będzie mi tego narzucał. I stąd powstał taki pomysł: niezależny program sami swoi, czyli niezależne radio i zacząłem od przyglądania się jeżeli chodzi o środowisko kombatanckie emigracyjne żołnierskie ta emigracja żołnierska mnie bardzo zainteresowała byli to ludzie o takim mocnym kręgosłupie ludzie którzy no nie dane im było do kraju wrócić i oni to była ich ojczyzna oni byli bardzo nieufni muszę Ojcu powiedzieć, bo on mówi, no tak, no, przyjechał taki z komuny i on tutaj z nami coś chce rozmawiać, to tu, 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 tutaj mnie, nas zaprasza. Oni się y, przyglądali, y, co to za człowiek, zanim te puściły lody, prawda, już potem miałem z nimi bardzo dobry kontakt. Y, I oni mnie trzymali jakby mm, no, w takim przeświadczeniu, że że jeszcze Polska nie zginęła, tak, że, że tutaj nawet na obczyźnie, że można robić rzeczy wspaniałe. Wbrew temu co, wszystkiemu co gdzieś tutaj też zaistniało, no bo jeżeli chodzi o niby odwilż, prawda? Niby jesteśmy w roku tam 90, 89, 90, 91. Ale to wszystko jeszcze nie tak. Tutaj się dało odczuć, szczególnie jeżeli chodzi o konsulaty, że tam takie dziwne rzeczy się działy. To Unia Wolności, prawda? tu byli przedstawiciele Unii Wolności czy SLD. I, i, I jakieś towarzystwo, które tutaj szemrane, które się też pojawiało na tych spotkaniach czasami, bo z, na przykład ja zacząłem współpracę z premierem Janem Olszewskim, prawda? Z, z panem ministrem Antonim Macierewiczem. To było po tym właśnie 1992 roku. Po nocnej zmianie. Po nocnej zmianie. Oni tutaj na zaproszenie. Takiej patriotycznej Polonii przyjeżdżali. Ja brałem czynny udział w tych spotkaniach, w tych rozmowach nocnych, prawda? Nawet pan premier odwiedził mój, mój domek skromny, prawda? Był na obiedzie. I, i, I taka więź się jakaś między nami, prawda, zawiązała. I tam na te spotkania przychodzili tacy. Jak ja powiedziałem, tacy smutni panowie jacyś tacy. Coś tak z prl to leciało PRL-em. No i potem, na przykład, były takie momenty w radio, że. Jakieś naciski, jakieś, te, że słuchaj, może bez nazwisk, tam może na przykład nie rób tego, a, a, a może jednak powinieneś zmienić powiedzmy sobie, e, kierunek, może się zajmij czy innym, na przykład, kulturą, tutaj może jakby, zejść z, z polityki. Takie dobre rady. E, były takie momenty, kiedy na przykład dowiaduje się, że gdzieś tam ktoś tam węszy, kto ja jestem i na przykład gdzieś, że bo jak ty będziesz robił to i to, to, to my się postaramy, żeby cię na przykład włącz się z deportacją. I tak dalej, i tak dalej. Sądami mnie też tu straszyli. Także przeszedłem właściwie taką, powiedzmy sobie, drogę, gdzie nie, nie myślałem, że mówię sobie tak, przecież to wolny kraj, jestem w Stanach Zjednoczonych, a tu takie rzeczy, bo okazało się, że te programy etniczne, te, te polskie programy etniczne są pod specjalnym nadzorem. Prawda? I, i to wszystkie takie wypływały różne, powiedzmy sobie takie wytyczne z konsulatu, w zależności od tego, kto tam był konsulem. To tak to w skrócie wielkim bywało. Czyli stąd ta nazwa niezależne, żeby niezależny. od razu dać sygnał, że proszę mnie tutaj nie naciskać, bo ja wiem co robię. Tak jest, tak jest. Ja sam sterem żoł... tym okrętem i żeglarzem, prawda, I, i, i dyrektorem tego programu i ja będę decydował o tym, co się w tym programie będzie działo. No wiadomo, jak się coś rozpoczyna, to trzeba no, liczyć na pomoc, na y, czy dobre rady raz, ale przede wszystkim też w poznawaniu tych przepisów, y, tych różnych załatwień byli tacy ludzie na pewno y, od samego początku. O tak, o tak. Z jednej strony otaczali mnie ludzie wspaniali, właśnie jak mówię, ci kombatanci. Nigdy nie zapomnę chociażby takiego, tutaj dwóch Witkowskich było. Leopold Witkowski, Sybirak, żołnierz generała Maczka. Cudowny człowiek, i on się ze mną tak zaprzyjaźnił, że, że bywaliśmy u siebie w domach, dużo ciekawych rzeczy mi opowiadał. I był Leon Witkowski żołnierz generała Andersa. On z kolei pięknie grał na trąbce, jak były te capszczyki, prawda, tam na cmentarzu Mary Hill. To właśnie on ten, ten, tę pobudkę, tą, tą grał na trąbce, ciszę grał na trąbce i oni się nie lubili. Ja, ja, ja pytam się panie Leopoldzie, dlaczego tak z tym Leonem tego? No to nie bratnie swat, on tam u Andersa, tak tego, ale on wie, tutaj on taki jest. Działacz tutaj wielki, on uważa, że w Polsce jest teraz cacy w ogóle, że Lech Wałęsa to jest właśnie ten symbol i że on się wybiera do, do Polski w odwiedziny, a ja się nie wybieram. Ja się nie wybieram, bo uważam, że dużo jeszcze musi wody upłynąć, zanim ja się tam znajdę na tej ziemi, mojej ojczystej. On tam przyjął jakieś oznaczenie, ten Leon, a Leopold nie, ponieważ uważał, że to był wtedy prezydentem, pan Kwaśniewski powiedział, że od tego prezydenta on nie przyjmie tego, tego znaczenia, prawda? Także, także takie były tutaj różne <grymne> dziwne rzeczy się działy, ale i Le Leopold to był człowiek, który i, o, o tej i, i, i Syberii rozmawialiśmy, i o i, no jego, jego, ta, jego tata w Katyniu, prawda, został rozstrzelany. I, o, on poszukiwał swojego brata. Nie, nie wiedział do, do końca, jaka była historia dalsza y, ty, ty jego, ty, tego brata, y, prawda, y, losów. I proszę sobie wyobrazić, że w drugiej połowie lat 90. przyjechał tutaj mój tata Wadiusz Kiesz, który z zawodu był lekarzem, ale jednocześnie historykiem znakomitym. To był jego konik, więcej niż hobby. On wyszukiwał książki, które ciężko było w ogóle dostać w Polsce na rynku. Prawda? On, on je miał. W gabinecie wszystkie ściany były w tych książkach. I wszystkie przeczytane, prawda? I, I on tutaj, i w ogóle kresy. Wołyn, zawsze mama mówiła: słuchaj Andrzej, tata, jeszcze nigdy chyba z tego Wołynia nie wyjdzie. I tutaj, jak przyjeżdżał, ja mu organizowałem spotkania. Był moim gościem mojego programu. Byłem bardzo dumny z tego powodu, że, że, ja, że, że tata że siedzi koło mnie i że, że możemy rozmawiać o takich sprawach właśnie kresowych, no, duża frajda. Tata miał te spotkania. Przychodziło ci kombatanci sybiracy i tak dalej, i tak dalej, 400 ludzi na, 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 na takie spotkanie 500, 400, trzeba było salę specjalną zamawiać. Wtedy miałem dobrą współpracę z Dziennikiem Związkowym, muszę tu powiedzieć, i był redaktorem naczelnym pan Białasiewicz, który był jakby otwarty był na takie inicjatywy, jeżeli chodzi o kombatantów tutaj. I on powiedział do mnie: Słuchaj, tata przyjeżdża, no to trzeba to ogłosić. Ja to, ja to nagłośnie też ty w swoim programie, ja, ja, ja w gazecie tutaj. I, i, I ponieważ tata napisał książkę, on przyjechał tu z książką od Borelna do Chicago. Taki tytuł, gdzie opisywał te czasy. Y, powiedzmy sobie, y, kiedy, kiedy 17 września no, wojna wybuchła, Druga wojna światowa, i przez y, to miasteczko y, y, przewalała się historia w sumie y, y, no, bardzo tragiczna i dramatyczna, gdzie y, przez to miasteczko no, wie, Sowieci, na, najpierw Niemcy w, wchodzili, prawda? A potem y, z kolei 17 września i Sowieci w drugą stronę, tak. I zawsze opowiadał mi, nawet fragment z tej książki pamiętam, że wiesz, wiesz tak, w pierwszym rzędzie Witali tych Niemców to byli, to byli Żydzi. bo tam byli. Prawda, to było takie środowisko, w sumie, które żyło w symbiozie przed wojną. Żydzi, Polacy, Czesi. I, I no i Ukraińcy, prawda? Natomiast jak przetaczała się właśnie ta, te, te, te wojska, no to życi witali z kwiatami. W, w drugim szeregu stali Ukraińcy. Za Ukraińcami dopiero Polacy, prawda? A, jeszcze Czesi byli tam, blisko też tych, 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 tego powitania. No. To tak to bywa, było. No i z powrotem, jak, jak z kolei Sowieci przechodzili <grych> przez, przez tego dokładnie ten sam scenariusz. No, tak, tak pamiętam z tego, z tego opisu, prawda? No i tata miał tu te spotkania w kongresie Polonii Amerykańskiej. Na przykład, pamiętam taką sytuację, też, no, powiedzmy sobie, jak to życie, prawda, plecie różne czasami sytuacje, które są, no, w życiu bym nie pomyślał, że, że będę świadkiem czegoś takiego. Mianowicie, po skończonej prelekcji, taty, podchodzi do mnie taka staruszka. Z wnuczką, ta wnuczka mówi: tu, tu babcia chciała z pana ojcem porozmawiać. Ja mówię: Tak, to, to ja zaraz poproszę tatę. No i tata podchodzi, i ta staruszka mówi: Panie doktorze, mówi. Tak śpiewająco, prawda, panie doktorze. Ja pamiętam pana tatę, bo ja się u pana taty leczyłam, tam w Boremlu. Także iść. Ona płacze, tata płacze, ja, ja też się rozkliwiłem, i ta wnuczka też tak, na wszelki wypadek chyba też płakała, zaczęła płakać. Także to takie były momenty, prawda? Ale to dzięki radiu, prawda? To, to ja mogłem na to sobie pozwolić, żeby ogłosić, żeby tatę przyjąć, i tak dalej. Przez długie lata. Współpracowała z panem, była taką prawą ręką. Pańska żona świętej pamięci, pani Małgosia, którą poznałem jeszcze tutaj, właśnie kiedy przyjechałem. To od samego początku było nie, troszkę później. Tak? To było trochę później, to dwa lata prowadziłem ten program z Pawłem Zakwiejem. Człowiekiem bardzo skromnym, bardzo spokojnym, a jednocześnie, jak miał coś do powiedzenia, to rzeczywiście miał. I on był takim dobrym moim stwarzał taki, że, że, że klimat taki spokojny, bo ja taki nerwicowiec, prawda. Zawsze coś gubiłem, On zawsze coś znajdę Mówi spokojnie, ja tu ci znajdę, Ty, ty się przygotuj. I, tak. I, I mogłem z nim, ja, ja chciałem, żeby to był dialog, żeby to nie było tak,, że, że ja tylko... Mówię do, do tego sitka, prawda, yy, tylko że ustalaliśmy pewne tematy i sobie na ten temat yy, takie wprowadzenia robiliśmy, czasami otworzyli, otworzyliśmy mikrofon, to zależy jak, jaka była sytuacja. Tak, to, to z nim zaczynałem, no niesamowite przygody miałem, bo miał takie samochody, yy, takie potężne, takie krążowniki, jakieś, prawda, kadilaki, tego to wszystko było, yy, powiedzmy sobie, niezły szmelc, ale to jeździło. Jakoś nigdy się to nie zepsuło, zawsze dojechaliśmy na czas do tego studia, chociaż jak mówię, no, na przykład miał ten dach kiedyś rozwalony. I te poszycie tam puściło. Także, jak był większy pęd powietrza, to taka się robiła, prawda, i namiot się robił <grywa> na górze, i tak dalej, i tak dalej. Dużo by mówić. No, w każdym razie to, to był człowiek, te, który mi bardzo dużo pomógł i, i, i tak, jakby ten początek, za, on zapoczątkował, prawda, współpracę. A potem była Małgosia. No, Małgosia miała swoje tematy. Małgosia tam się, gdzie dobrze się czuła, to ona, ona tam sobie przygotowywała pewne rzeczy. Chociaż mieliśmy też i wspólne, bo na przykład takie spotkanie z młodzieżą, prawda? Przez pewien czas prowadziliśmy program, gdzie właściwie na dobrą sprawę oddaliśmy mikrofony młodzieży. Półtorej godziny. To trwało gdzieś tak w godzinach popołudniowych i to była młodzież, która się znalazła... Jak, jak to się stało, że w ogóle ta młodzież się znalazła? Doszliśmy do wniosku po różnych wypadkach z młodzieżą, która przyjechała do Stanów Zjednoczonych z rodzicami no i poszła do szkół. Ponieważ rodzice nie mieli pieniędzy, no to musieli ciężko opracować, na kawałek chleba, no to oni poszli do tych szkół publicznych, tych, tych powiedzmy sobie takich, no. Yy, niskonakładowych. Tak, i średnio bezpiecznych, tak. No i tam się różne rzeczy działy, tam gangi, nie gangi młodzieżowe. Yy, I został pobity taki chłopak, yy, t, t, Tomek Dobrowolski, yy, gdzie jego mama wychowująca dwójkę, sama, yy, prawda, zwróciła się do nas, że. że Żebyśmy pomogli, żebyśmy pomogli, bo ona znalazła się w takiej trudnej sytuacji. I tutaj nie bez znaczenia była z kolei pomoc, ja, ja zwróciłem się o pomoc w tej sprawie do Bogdana Olejniczaka z, z, z Kongresu Polonii Amerykańskiej, który miał też córkę w tym wieku jak, jak Tomek. I też ta córka gdzieś tam chodziła do tej szkoły, jakiejś też nie, nie najlepszej, prawda? Też wiedział po prostu y, temat, że to, to jest temat bardzo y, drażliwy z tą polską młodzieżą i trzeba coś zrobić, trzeba ich pokazać, nagłośnić, że oni mają tu problemy i żeby im należy pomóc, prawda? Że te nasze środowisko polonijne powinno się tym zainteresować. No i tak się zaczęło od tego Tomka. Zrobiliśmy akcję y, y, od strony, prawda, tej finansowej, żeby ma, y, mamie pomóc, żeby opłacić w ogóle ten szpital, tego, y, bo nie miała ubezpieczenia, itd, tak i tak dalej. No, i potem y, y, zaprosiliśmy młodzież z tych szkół y, y, tych, tych publicznych na takie spotkanie. Ku naszemu zdziwieniu przyszło no, prawie. Ponad 400 tej, tej młodzieży, 400 osób, prawda? 400 młodych i, i dziewczyny i, i chłopaki, to wszystko takie sympatyczne w sumie, pięknie mówiące i po polsku, i po angielsku. I no i co? No to, to postanowiliśmy, że zrobimy takie zajęcia z nimi, prawda? Że, że tu będzie jakby jakiś zespół powstanie, powiedzmy sobie, jakiś bitowy tam rok czy, czy, czy tego, byli tacy, tacy którzy grali yy, yy, teatralne jakieś takie zajęcia i tak dalej, i tak dalej. No i powstał program radiowy, tak? Powstał program radiowy. No, różne tam tematy ustalaliśmy wcześniej, oczywiście, żeby, żeby im pomóc trochę na początku, żeby tam nie było, że oni raptem coś tam wymyślą. I, i muszę powiedzieć, że się bardzo do tego programu przygotowywali. Była dyskusja, a potem otwieraliśmy mikrofon. No i dyskusja, i dzwonili tutaj starsi, starsze osoby, i, i kombatanci dzwonili nawet, prawda, i ta młodzież z nimi rozmawiała. Urocze niezapomniane chwile. To był taki ważny moment dla tego radia. Czas biegnie nieubłagany szybko, a długo by jeszcze można y, rozmawiać i te wspomnienia snuć. A może jakieś takie szczególne chwile, które utkwiły panu w pamięci z tych 25 lat programu radiowego, których się nie zapomina? No to ten moment, kiedy, kiedy dowiedzieliśmy się, że tu jednak jest cenzura i że na jakiś czas znikamy z anteny. Dlaczego? Dlatego, że. Tutaj knujemy, że tutaj rozpuszczamy jakieś dziwne informacje, że dziwni goście u nas bywają w tych programach, a, a jacy to byli goście, to był między innymi premier Właśnie Jan Orzewski, a to między innymi był Ojciec jest dyrektor Tadeusz Ryzyk, który tam udzielał wywiadu. A to raptem. No w każdym razie, Andrzej Gwiazda, prawda? I no coś szokującego. Ja się zastanawiałem, o co tu chodzi w ogóle. Co, ja, ja, no i po prostu żeby wyjaśnić tę sprawę, ponieważ już, już byłem na stacji, gdzie mm, szefem jakby całości był świętej pamięci pan Edward Moskal, prezes y, y, Kongresu Polonii Amerykańskiej i Związku Narodowego Polskiego, i ta stacja należała przecież i należy do Związku Narodowego Polskiego. Posz, poszliśmy z Małgosią na rozmowę. Prezes nas przyjął. Rozmowa była w cztery oczy, bo tak poprosiliśmy, że chcemy rozmawiać w cztery oczy. I, Panie prezesie, nie wiemy, co to się dzieje, dlaczego tak, dlaczego na raptem mamy zniknąć, bo co? Trwała chyba może 20 minut, 15, może 20, a prezes mówi: Dobrze, od jutra wracacie. <grym> Jesteście normalnie na antenie. No to był taki moment, prawda? Dla nas szokujący. To jest jedna rzecz. Druga, no spotkanie w ogóle tutaj z ojcem dyrektorem Tadeuszem Ryzykiem, moje pierwsze, gdzie dowiedziałem się, że będzie gościem w moim programie. Bardzo się tam przygotowywałem, nawet powiem w nocy, tam sobie pytania pisałem, prawda, żeby nie pominąć czegoś, żebym ja, ja miał takie podstawowe pytania do, do tej rozmowy, do dyskusji. No i jak potem przyszło do, do programu, ja nie mogłem dojechać, bo jakiś trefik był, prawda? Miałem wtedy dwie godziny i byłem zgrzany, spocony bo już program powinien się zacząć, a ja jeszcze jestem w połowie drogi. Zanim dojechałem, a nie miałem telefonu. Zanim dojechałem, to mówię no tak, na pewno już ojciec dyrektor sobie stamtąd odjechał. Nie wiem co za już pomyślał, to już nie chcę nawet wiedzieć, prawda? No jest to klapa totalna. Ojciec dyrektor czekał. Mówi, a ja taki drżącym głosem: szczęść Boże, yy, ojcze dyrektorze, ale, ale no nie mogłem tak tego... Spokojnie, spokojnie, chodźmy do tego studia, yy, wdechy, wydechy, pomódlmy się. No a teraz zaczy zaczynamy. No i tak, godzinę właściwie to była taka rozmowa niezapomniana, cudowna rozmowa z ojcem dyrektorem, to, to, to musiałem to powiedzieć, bo, bo, bo to było wydarzenie. Panie Andrzeju, bardzo dziękuję za te wspomnienia, za ten kawał historii, tak można powiedzieć. Oczywiście, że ograniczeni jesteśmy czasem, te ramy są nieubłagalne, no ale to pokazuje, że wiele w Polonii się działo, wiele się dzieje i na pewno też dziać się będzie, z tego względu, że też w Polsce widzimy bardzo ciekawe rzeczy się dokonują, wielkie no w bólu, ale no cóż, taka, taka chyba ta historia jest i kołem się toczy. No w każdym razie, tak jak zacząłem ten kierunek od początku, tak trzymam. ten, te, Ta, ta chorogiewka jest w tę stronę polską, prawda? Patriotyczną, katolicką i nie, narodową niepodległościową. Bardzo dziękuję. Szczęść Boże, dziękuję Cześć Boże. bardzo. A jeszcze, jeżeli mogę, chciałem, nie wiem, czy mamy trochę czasu, jeszcze sekundę, minutę. Chciałem ojcu podziękować w ogóle za współpracę na ten 25-lesiu. Chciałem wręczyć ojcu teraz, ojcu Zbigniewowi Pieńkosowi, za wszelką pomoc, życzliwość i współpracę przy realizacji programu Sami Swoi. Bóg zapłać. Bardzo, bardzo dziękuję za te Również? lata 20 lat i ten zegar, y, tutaj z logo sami swoi, 25-lecie. Bardzo dziękuję. Dziękuję za... za wszystko, za wszystko ojcze. Bóg zapłać, dziękuję ślicznie. Drodzy Państwo, dziś w programie. Jak my to widzimy z daleka widać lepiej. Gościliśmy pana redaktora Andrzeja Kiesza, redaktora programu Sami Swoi w poranym i wieczornym rytmie programu Niezależnego, który od ponad 25 lat nadaje tutaj w Chicago. Ja z Państwem się żegnam. Życzę wszystkiego co najpiękniejsze i szczęść Boże.